Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Dzisiaj temat kontrowersyjny, temat skandaliczny, a zarazem bardzo smutny dla naszego środowiska szachowego. W ostatnim czasie byliśmy świadkiem chyba największego skandalu w historii polskich szachów. Otóż złota medalistka Mistrzostw Polski, złota medalistka Mistrzostw Europy, Patrycja Waszczuk, została złapana na oszukiwaniu podczas festiwalu szachowego w Ustroniu. Zanim jednak powiem więcej o tej sprawie Patrycji Waszczuk, chciałbym tutaj przytoczyć liczby, które podaję Czeską. Moi drodzy, sprawa niewyobrażalna. Czeską złapał 400 tysięcy kont, które po prostu oszukiwały. Także może to nie chodzi o taką liczbę osób, bo uzależnienie od oszustw jest bardzo wysokie i to widzę zarówno po młodszych zawodnikach, jak i po starszych. Także co robi taka osoba złapana na internecie? Zakłada nowe konto. Także i tak do skutku, tak aż w końcu, no nie wiem, nie zmądrzeje, że trenować w szachy po prostu trzeba, no tak własnymi siłami, a nie siłami silnika szachowego, którego po prostu robi się ruchy, których się nie rozumie. Także to mnie bulwersuje, to są ogromne liczby, to jest niesamowite, duża skala. Ale jeszcze bardziej bulwersuje mnie to, że zostało złapanych 400 zawodników utytułowanych. Arcymistrzów, mistrzów międzynarodowych, mistrzów FIDE, kobiet, mężczyzn, różnego rodzaju po prostu płcie. To jest po prostu niesamowite. Jak zaczęła się pandemia koronawirusa w Polsce, to też było rozgrywanych wiele, wiele turniejów szachowych. No i też w pierwszych tych internetowych mistrzostwach Pucharze Polski czy Mistrzostwach Polski też brało udział tam blisko 2000 zawodników i co się okazało? No w samej czołówce było mnóstwo cheaterów, po prostu oszustów. Także myślę, że tutaj Polski Związek Szachowy powinien podjąć radykalne kroki, powinien takie osoby, jeżeli turniej jest pod egidą Polskiego Związku Szachowego, czy jakiegokolwiek związku szachowego, na przykład nawet takiego wojewódzkiego, czy to jest turniej w internecie, czy to jest turniej na żywo, to uważam, że powinny po prostu być mega, mega duże kary. Osoba powyżej 18 roku życia powinna być zbanowana do końca życia. To po prostu skuteczny straszak na takich po prostu cwaniaków. A osoba poniżej 18 roku życia, myślę, że warto jej dać jeszcze szansę. Myślę, że 5 lat kary za oszustwa, czy to na żywo, czy to w internecie, to jest uważam dobry czas na przemyślenia. A po prostu, tak jak mówiłem, bardzo dobry straszak na takie osoby, które no, po prostu nieuczciwie próbują wygrać swoje pojedynki. Także liczby przerażają, liczby są po prostu ogromne. No i teraz prędzej czy później musiało do tego dojść. Te oszustwa internetowe wydają się takie niewinne, takie niezauważalne, że nagle ktoś zaczyna grać po prostu na takim po prostu bardzo, bardzo wysokim poziomie, no robiąc postępy naprawdę w bardzo krótkim czasie. Moi drodzy, ale to jest... To widać, tak? Ja na przykład osoba, która już troszeczkę w tym temacie siedzi, no to... Wystarczy, że spojrzę czasami na jakieś, czy to na wykres, czy to na jakąś partię i już mogę no, dalej po prostu takiego zawodnika przemaglować. Także no dzisiaj niestety, bo wydaje mi się, że Patrycja jest bardzo sympatyczną osobą, ale dzisiaj będę właśnie maglował Patrycję na zasadzie jej nagrań wideo, czyli na zasadzie analiz, które zostały rozegrane podczas Mistrzostw Polski w Ostrowie Wielkopolskim. Także jeszcze tylko tak nawiążę do tego mojego filmu Szachowe Oszustwa i może przypomnę wszystkim zawodnikom, tym, którzy mnie mieli okazję oglądać, tym rodzicom, którzy próbują iść na skróty, tym trenerom szachowym, którzy też czasami nieuczciwie niektórzy tam podchodzą do tematu, oczywiście tutaj 99% zarówno zawodników, rodziców, jak i trenerów jest ok, ale zawsze się zdarzy jakiś taki 1%, który próbuje po prostu nagiąć przepisy, próbuje oszukać. I przypomnę te zasady. I tak oszust zostanie złapany. To jest kwestia czasu, prędzej czy później. Także tutaj odsyłam Cię do wpisu Michaliny Rudzińskiej, taki bardzo, bardzo długi news na Facebooku. Możesz to też zobaczyć teraz na screenie. Zastopuj sobie, przeczytaj w spokoju. Tam też właśnie Michalina Rudzińska to jest taka zawodniczka, która bardzo często właśnie rywalizowała z Patrycją Waszczuk. Kiedyś koleżanki, myślę, że obecnie bardziej rywalki, ale tutaj to nie chodzi o to. Tu przede wszystkim
wszystkim zwróćcie uwagę, jaka bezsilność, jaki smutek, jaka niesprawiedliwość bije po prostu z tego postu, że dziewczyny już od dłuższego czasu czuły, że coś jest nie tak, ale no tak naprawdę nikt ich nie słuchał. Być może środowisko było za mało zdeterminowane, żeby tutaj tą prawdę odkryć. Także koniecznie przeczytaj ten wpis, bo myślę, że to nie była tragedia jednej zawodniczki, która została złapana, to była tragedia wszystkich zawodniczek, które musiały się odbić od ściany. Także Michalina tutaj daje taką tezę, hipotezę. Ten proceder mógł trwać nawet od roku 2018 albo od roku 2019. Jak było naprawdę, to wie sama zainteresowana Patrycja Waszczuk. I teraz kolejne punkty. Oszusta czeka kara. Tutaj oczywiście są dyskwalifikacje, jakieś aspekty prawne, także no wydaje mi się, że Patrycja jakaś kilkuletnia przerwa po prostu czeka. Także no, można takim jednym wybrykiem po prostu sobie załatwić karierę juniorską. No niestety, takie są konsekwencje. To jest strata czasu, bo zamiast ćwiczyć, po prostu ćwiczymy oszukiwanie. To też niszczenie zabawy innym, słaby wizerunek, ktoś stracił medal, ktoś stracił możliwość zdobycia stypendium. No jakiś klub stracił na tym, że zawodniczka, no wizerunkowo, tak, po prostu ich zawodniczka po prostu oszukiwała. I na końcu zawsze jesteś przegranym i moralnie, i szachowo. Ja bym dopisał do tej listy jeszcze jedną nam rzecz, że tak naprawdę czeka taką osobę wykluczenie ze środowiska. Tak jak Acemont, ten turniej, na którym oszukiwał, to był jego ostatni turniej szachowy, chyba, albo być może przedostatni, jeszcze chyba tam gdzieś zagrał. Tak tutaj, no bardzo, oczywiście szczerze tutaj życzę Patrycji na wszystkiego dobrego w życiu i tutaj nie chciałbym, żeby jakiś hejt zalał się w jej kierunku. Także to jest sytuacja przegrana, to jest wykluczenie środowiska, no i ja to nazywam droga wstydu, tak, bo teraz taki zawodnik, jeżeli się pojawi na turnieju szachowym, no to każdy będzie wytykał po prostu palcem, tak, to jest po prostu oszust. Także moi drodzy juniorzy, nigdy nie idźcie tą drogą, to jest droga po prostu tylko ku klęsce, ku przegranej. Dobrze, teraz skupmy się na konkretach. Pierwszym konkretem jest to, że Patrycja Waszczuk oszukiwała na turnieju w Ustroniu, nie została złapana na oszustwie na turnieju w Mistrzostwach Polski w Ostrowie Wielkopolskim, nikt jej niczego nie udowodnił na Mistrzostwach Europy w Bratysławie, chociaż tutaj jeden z youtuberów, Punin, podaje, że Federacja Ukraińska zgłosiła jakiś protest, no nie wiem jakie były tutaj konsekwencje tego protestu. Patrycji też nikt nic nie udowodnił na Mistrzostwach Polski w 2020 roku, Mistrzostwach Polski Juniorów, także ja tutaj pozwoliłem sobie sprawdzić jej partię pod względem procentów. Te procenty sprawdzałem na serwisie chess.com, także te procenty są naprawdę bardzo, bardzo wysokie, tak? Tutaj nawet myślę, że topowi zawodnicy, topowi arcymistrzowie nie są w stanie utrzymać takiego wysokiego procentu w tak ostrych pozycjach, no i w tak długim dystansie, tak? Bo tak naprawdę, także widzimy, że Patrycja nie zeszła poniżej 93%, to jest po prostu no, kosmos. W dzisiejszym nagraniu skupię się jednak nie na tych wcześniejszych turniejach, tylko na Mistrzostwach Polski w Ostrowie Wielkopolskim, Mistrzostwach Polski Kobiet, ponieważ tutaj Klaudia Kulon postawiła taką tezę na Facebooku oraz też poparła pewnie opiniami innych zawodniczek, że uważają, że Patrycja Waszczuk również w Ostrowie Wielkopolskim na 99,9 również oszukiwała. Także ja dzisiaj postaram się to sprawdzić, czy tak faktycznie było. Pokażę Wam trzy partie szachową, partię z Klaudią Kulon, ta słynna partia z siódmej rundy, gdzie po prostu Patrycja zmiażdżyła Klaudię. Pokażę również partię inauguracyjną z Jolantą Zawadzką, też wygrana w pięknym stylu czarnym kolorem i pokażę partię remisową z Anną Kubicką. Także na tych trzech partiach się dzisiaj skupię. Będę pokazywał oprócz tego, że wtrącał tam swoje komentarze takie w postaci chmurek, będę również pokazywał analizę silników Stockfish, także na dole będziecie mieli okazję zobaczyć, jak w danej pozycji Stockfish oceniał sytuację. Tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że procenty to nie wszystko. Jak ja na przykład wrzuciłem tą informację, że Patrycja grała z tak wysokim procentem, to od razu znaleźli się takie hojraki, którzy mówią, no ja też potrafię rozegrać partię na 97%. To ja też od razu mówię, to spróbuj zagrać taką partię na 97% przez 9 partii z rzędu. Spróbuj zagrać taki procent z zawodnikami na przykład od poziomu 200 do 2400, tak? To wtedy pogadamy o statystyce.
Także moi drodzy, procenty to nie wszystko. Tutaj wątpliwości zawodniczych wzbudzało wiele, wiele innych rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że również Patrycja miała zbanowane konto na Czeskomie. Także tutaj widzicie aktualnie naruszenie zasad fair play. To jest właśnie wpisane, jeżeli zawodnik narusza zasady fair play, czyli po prostu wspomaga się silnikiem, to takie konto zostaje zbanowane i tutaj Czeskom do tego się dopuścił. Ponoć Patrycja miała zbanowane jeszcze jedno konto, ale tutaj ta informacja jest niepotwierdzona. Chciałbym też zwrócić uwagę na niesamowity przyrost rankingowy Patrycji. To, że ktoś ma przyrost rankingowy, to nie jest oczywiście żadna zbrodnia i nie świadczy o żadnym oszustwie. Ten przyrost jest jednak taki ogromny, tak? Można powiedzieć, że w przeciągu roku tam z hakiem, z kilkoma miesiącami, przyrost o 300 punktów jest naprawdę czymś niebywałym, a warto to skonfrontować na przykład ranking szachów klasycznych z rankingiem szachów szybkich i szachów blicowych. No to tu widzimy, że ranking Patrycji jest po prostu zdecydowanie niższy. Wątpliwości zawodniczych przede wszystkim budził jedna rzecz, że Patrycja potrafiła podczas partii wychodzić kilkanaście razy z sali gry. To też nie jest nic złego, masz prawo mieć słaby pęcherz, masz prawo pójść do toalety za potrzebą albo w jakimkolwiek innym celu, ale jeżeli to robisz co ruch, a takie sytuacje się zdarzały, bo pytałem też świadków, którzy byli w Ostrowie Wielkopolskim, to jest po prostu bardzo podejrzane. Także jeden ze świadków policzył, ile razy Patrycja wychodziła w pierwszej rundzie i wyszło, że wychodziła 16 razy. Także to jest naprawdę, naprawdę ogromna ilość. I tutaj oczywiście niektórzy usprawiedliwiali Patrycję, że to tak było bardzo ciepło w Ostrowie Wielkopolskim, sala duszna i tak dalej, ale z drugiej strony były takie rundy, gdzie Patrycja wychodziła na przykład 3 razy albo nawet jeszcze mniej. Oczywiście kolejną rzeczą, która zwróciła uwagę wszystkich szachistów i komentatorów i uczestników i wszystkich obserwatorów, którzy mają takie troszeczkę wyższe poziomie od amatorskiego, to również to, że Patrycja dosyć słabo radziła sobie w studio, jeżeli chodzi o analizy z arcymistrzem Paklezą. Oczywiście to były takie analizy, gdzie tam spoko, wszystko tam jej się jakoś tak powiedzmy składało, te plany mówiła całkiem rozsądnie, logicznie i tak dalej, ale były takie partie właśnie jak z Kulą, z Zawadzką czy z Kubicką, że po prostu te rzeczy się nie kleiły. Czyli czasami Patrycja mówiła jedno, a robiła drugie. Czasami mówiła, że gra po skrzydle hetmańskim, grała po skrzydle królewskim. Jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz. Ja na przykład mam bardzo duże doświadczenie w pracy z juniorami, z analizą partii i bardzo często zdarza mi się po prostu ich tak przepytywać. A co myślałeś po tym ruchu? A co liczyłeś po tym ruchu? I ja po prostu widzę tak naocznie, że jeżeli zawodnik nie zastanowił się nad daną konkretną pozycją, to zaczyna kluczyć, zaczyna podawać takie ogólniki, zaczyna podawać takie proste rzeczy, zaczyna podawać warianty takie nieskomplikowane, proste, jednoruchowe, dwuruchowe. Także w tych komentarzach Patrycji, które zobaczycie za chwilę, będziecie mieli okazję zobaczyć właśnie dużo, dużo takich przypuszczeń. Być może to było dobre, chyba o tym myślałam, tak? No tutaj w tej pozycji nie wiedziałam, co zagrać, tak? A w tej pozycji ta pozycja była bardzo skomplikowana, także w tych jej wypowiedziach było bardzo, bardzo mało konkretnych wariantów, a jak były konkretne warianty, to bardzo często zdarzało się, że one się wiązały z pierwszą linią. Także tutaj też takie, widzimy taki pewien kontekst, który możemy się posłużyć do badania po prostu tej sprawy. Wydaje mi się również, że Polski Związek Szachowy powinien być bardziej zdeterminowany i po prostu bardziej pilnować teraz tego aspektu właśnie tego cheatingu, tego anti-cheatingu. No fajnie by było, gdyby zawodniczki przechodziły przez tak zwaną bramkę, tak jak to się dzieje na lotniskach i dopóki nie przestanie pikać, to ty nie możesz po prostu wejść na salę gry. No tutaj sędziowie mieli do dyspozycji detektor metali. Okazuje się, że korzystali z tego detektora. Wydaje mi się, że trochę jednak zbyt rzadko. Wiem, że po trzeciej rundzie była taka kontrola, gdzie wszystkie zawodniczki zostały tam w jakiś sposób sprawdzone. Sprawdzano również osoby, które wygrały partię. Sprawdzano również wybiórczo osoby, które
W daną rundę po prostu jakąś tam osobę brano pod kontrolę. I tu się okazało, że Patrycja, jak przechodziła tą kontrolę, no to też tam w pewnym momencie na wysokości pasa coś jej tam zapikało. No i też Patrycja się tutaj usprawiedliwiła, że to jakiś pasek, czy tam jakieś elementy bielizny. No różne tutaj wersje słyszałem tego. W każdym razie no, wydaje mi się, że tutaj jednak sędzia powinien być zdeterminowany, nie powinien jej puścić na salę gry. No aczkolwiek z drugiej strony no, trudno wymagać od sędziego głównego, żeby tam no, dokonywał rewizji osobistej, żeby kazał się do majtek rozbierać. Tak? To też jest jakiś taki aspekt, że wydaje mi się, że w przypadku Mistrzostw Polski Kobiet powinna być również sędzina kobieta, która no po prostu tak jak dopóki ci pika, to nie możesz wchodzić na salę gry. Także zanim tutaj przejdziemy do partii, taki apel do wszystkich zawodników, rodziców, nigdy nie idźcie tą drogą. I wierzę, A2 bardzo fajny ruch i tutaj tak, pewnie zaczęłaś się martwić, co? Przez moment tak, bo ja tutaj w ogóle nie słyszałam nawet tego wieża A2. Wieża D4 patrzyłam, bym zagrała G6. Czujesz, że wygrywasz, to można zrobić ruch bezpieczniejszy, no nie? A i tutaj ja najpierw w ogóle po wieży C8, jeszcze zanim Jola zabiła ten ruch, ja wyszłam do toalety. Tak. Już sobie ten idę i tak mi się dobra, to zagram gońtwie C8. A tak siadam do szachownicy, wszystko G4 wygląda ciekawie i tutaj faktycznie... Dobrze, przede mną Patrycja Waszczuk. Jak tam czujesz się w swoich pierwszych finałach? Jestem trochę zestresowana, ale też jednocześnie pewna siebie, bo wiem, że ciężko pracowałam z tymi mistrzostwami. W pewnym sensie spełniłam swoje marzenie, bo od lat obserwowałam te mistrzostwa polskich kobiet. No i tak sobie pomyślałam, fajnie by było zagrać. Super, super. W mistrzostwach Polski przecież też no, poszło rewelacyjnie, tak? Tak. Także tak, no, myślę, że nie masz nic do stracenia, nie? Także tutaj będziesz walczyć. Na jaki wynik liczysz? Słucham? Na jaki wynik liczysz? No pierwsza piątka to byłoby marzenie. Dobrze. Ale oczywiście jak najwyższy. Dobrze, to powiedz jeszcze naszym tutaj młodym widzom, w jaki sposób się przygotowywałaś do tych mistrzostw. Na pewno kondycja fizyczna. Nienawidzę biegać, ale zmusiłam się i biegałam z Jana. No na pewno postawiłam też na kombinację. No i dopracowałam swój rytuał debiutowy. Dobrze, i tego już nie będziemy zdradzać, tak życzę powodzenia. Dziękuję. Witam Cię, Patrycjo, gratuluję. Witam, dziękuję. Zwycięstwa z liderką. No, wygrać się z Klaudią, która miała 5,5-6 i to w takim sposób, to na pewno serce się raduje, co? Na pewno. I tutaj tak sobie pomyślałam, że miałbym pewne problemy po Hetman E8. Plan jest taki, żeby przerzucić Hetmana na G6 i tutaj jakiś planowałam grać może skoczek D5. Okej. Hetman G6, to nie wiem, czy tego gońca można oddać na E7, ale... No, chyba nie można, bo tutaj nie wiem, czy pionek nie spadnie, chyba że goniec H3 na konkrecie się trzyma. Może się trzymać. A, no właśnie. Albo po prostu wybicie na D5 i skoczek B8. Na pewno nie można do tego ustawienia się przyczepić. Wieża C1 z jaką ideą? Bo się zastanawiałem właśnie. Przede wszystkim... Znaczy nie wiem, no wieża tam dobrze stoi na C1. No co jeszcze? No, być może w przyszłości planowałam zagrać w ogóle C5. A, okej. Okay. C5, no tak, C5 może być taka idea. Tylko czy chcemy wymieniać tego pionka z D6, takiego słabego, za naszego pionka z C4, to jest pytanie. Ja też przede wszystkim zajmuję jedną z dwóch półotwartych linii. Znaczy nie. Dobra. Nie z dwóch. Półotwarta jest dla czarnego. Tak. Także to wydawał się taki naturalny ruch. No i tutaj się zastanawiałem właśnie król H1, czemu zdecydowałaś się właśnie zagrać. Czego się tutaj bałaś, że to król H1 zagrałaś? Tutaj trochę była profilaktyka. No przede wszystkim hetman G7 jest pewną groźbą. I nie chciałam zabrać jakiegoś G3. Miałam plan zagrać po hetman G7 wieża
Chyba nawet tak poszło w Fetii, hetman G7. Nie, pokruszajmy, nie, tak? nie jestem pewna. Nie, ale po, jakby poszło, bo poszło goniec E4 chyba. A jakbym zagrała, jakby Klaudia zagrała hetman G7, to planowałam zagrać wieża G1 z G4 w następnym. Mhm. I tutaj już wydawało mi się, że stoję lepiej. No bo my tutaj rozważaliśmy w studio z Arturem Jakubcem, że właśnie idea, żeby zagrać G3, hetman D2 i F4 ewentualnie. I tutaj czarne po tej linii G nic kompletnie ci zrobić nie mogą. I tak w sumie wyglądało logicznie, że to G3... Znaczy mi się narzucało G3. Artur od razu chciał grać F4 i może potem ewentualnie G3. Później nastąpił goniec G6 i ty zagrałaś A3. A3... To w jakim, o co chodzi? Bo w sumie myślałem, że będziesz się skupiać, wiesz, gdzieś na, tutaj na skrzydle królewskim i nagle ten ruch A3 właśnie nie za bardzo czaiłem, o co chodzi. Chciałam zagrać B4, AB i później może B5 i tam próbować swoich sił. Nie chciałam za bardzo tutaj zaczepiać na królewskim. No i też na zewnątrz nie wiedziałam, co grać. Jednak bałam się, że to może jeszcze coś stracę, te gońce tak obok siebie stoi, znaczy no obok siebie. Nie chciałaś na królewskim grać, bo zaraz zagrasz F4 i G4. Znaczy... No ale to też w zależności, co moja przeciwniczka gra, aha, tak? Tak, nie no, ale twoja przeciwniczka to wiadomo, gdzie będzie grać, bo twoja przeciwniczka nie ma wyboru, musi grać na skrzydle królewskim, nie? Bo na hetmańskim nic tam czarny zrobić nie może. Czyli A3 z ideą B4 i potem ewentualnie B5. No też jakaś idea, żeby tego skoczka z tego C6 wygonić. No, pytanie, czy kiedyś tam skoczek D4 nie będzie w przyszłości. Dobra, hetman G7 i wieża G1, czyli bronić na G2 zawczasu, bo groziło jakieś goniec C2, prawda? Mhm, tak. Więc F5 i F4. Nie bałaś się? Nie. Że tutaj ta wieża tak zaczyna działać prężnie na tym E8? No właśnie nie, no bo zbicie na F4 to słabe jest. Znaczy no wygląda na pewno słabo, bo już struktura pionowa czarnych wygląda fatalnie. Przepchania też się nie bałam, bo no tutaj już chyba hetman i król może być w niebezpieczeństwie po tej przekątnej. Bym pewnie grała B4, B5. Także tutaj no to tak stoi chyba. Ani jedna, tak, ani druga strona za bardzo nie może nic robić. Bo ja też no nie będę chciała być na E5, bo Klaudia by odbiła pionki i okazałoby się, że chyba tam mam jakieś problemy. No tak, to tu nastąpił goniec F7. No i teraz zagrałaś ruch wieża C3. I o co chodzi w ogóle w tym ruchu? Bo to też kolejny ruch, który właśnie tak, no nawet nam się spodobał z Arturem, jak rozmawialiśmy. Ale właśnie o co chodzi? Wieża B3 chcesz zagrać, tam na B7 zaatakować? Nie, nie w tą stronę. Nie, no tam też czasami gdzieś... jest, wiesz, ten pionek na B7 taki tak biedny sam stoi. Więc... Ale tutaj będzie planowałam w przyszłości zagrać wieża G3. No, podwica mi tam pionek na B3 i przede wszystkim chciałam broni, no, nie tyle bronić, zasłonić tego pionka, ale też bronię gońca na E3 i to jest taki, wydaje mi się, że dosyć praktyczny ruch. No tak, tak. Jest wielofunkcyjny na pewno. Okej, okay, wieża E6, tak jakby Klaudia też chciała po poziomie. No i teraz nastąpił ruch, no, G4. O co tu chodzi? Że nie bała się tak króla odsłaniać? Ja bym się bał. Znaczy, wygląda tak podejrzanie, ale trzymało mi się w wariantach, także stwierdziłam, że chyba nie mam się czego obawiać. Znaczy, obawiałam się jednego posunięcia. Się narzucało, nie? Tak, wydaje mi się, że to było najlepsze i tutaj, szczerze ja tutaj nie byłam pewna co grać. I tak pomyślałam, no dobra, jak Klaudia zagra wieża G6, to ja wtedy podejmę decyzję, który ruch zagrać. No, powiem ci tak, jak robisz ruch G4, to nie możesz powiedzieć, że jak potem pomyślisz, co zagra Klaudia, bo ruch G4 jest tak ostry, że wiesz... Znaczy, po wieży G6 nie byłam pewna, no, bo tak... ale to co liczyłaś w takim razie, liczyłam, bo nie mogliśmy się doliczyć właśnie z Arturem. G5. Okej. Okay.
lub zbić po prostu pionka na f5. No i po g5 Po g5 liczyłam wieża e6. A bicie na f4? A, to chyba nie wygląda dobrze. No to odbijam gońcem. No i na g5 jest skocznie chyba nie mogę. Znaczy tak czy jak pionka na g5 tracisz. No bo to wiesz, jak stracisz tego pionka, to już jest niewesoło. Co ja tu planowałam? A goniec H5 chyba jest. No, goniec H5, goniec D5 chyba. Odbijam pionkiem. No i tutaj nie będzie rekompensaty, myślisz? Jakieś bicie na F4. No, takiego króla, króla masz trochę takiego słabego. Bijesz na G6 i ci odbije i taki, wiesz... Nawet nie, chyba nie można odbić. On haszy, tak. On haszy grał najpierw. No tylko wiesz, dlatego mówię, że wariant jest na tyle ostry, że... Znaczy zakrałam to i modliłam się, żeby nie poszło wieża G6. Bo widziałam, że po innych wariantach stoję lepiej. Natomiast po wieża G6 nie byłam pewna co grać. Nie mówię, że nie wiedziałam, bo coś tam patrzyłam. Znaczy, musiałam coś tam patrzeć. No tak, bo rozważałaś, ale to w takim razie rozważałaś bardziej, że zagrasz G5 czy zabijesz na F5, bo to... Nie, wydaje mi się, że G5 będzie byłoby problematycznie, będzie to liczyłam. Aha, że G5 jednak, tak? No ale to, to bicie na F4 to nie patrzyłaś w takim razie, tak? Tylko wieża E6 tylko patrzyłaś. Znaczy, tutaj. Patrzyłam, że odbiję gońcem. Aha, i okay. Stwierdziłam, dobra, coś tam policzę, także to nie było też tak wszystko dokładnie policzone. Ale w ogóle tak liczyłam, wcześniej szukałam tego silnego ruchu i tak już liczyłam chyba kilka, jeśli nie kilkanaście minut. I dopiero później mi te G4 wpadło, gdy zobaczyłam. A co jeszcze oprócz G4 rozważałaś? B4 rozważyłam, ale grozi wieża H6. Właśnie tutaj przede wszystkim jest ta groźba wieża H6, grozi wieża bije H2, król bije H2, hetman G3, król H1, hetman H4 mat. A jakieś więc... ruchy typu goniec F2 na przykład, żeby tą wieżę, tak jak mówiłaś, tam przerzucić później albo na G3 właśnie, coś tego typu? Tak, ale oczywiście pewnie jest taki ruch, ale ja już no tutaj już widziałem jakieś groźby u siebie i tak no stwierdziłem, że trzeba zareagować. Na szczęście, znaczy nie jestem pewna, bo jeszcze nie analizowałam tej partii, ale wydaje mi się, że tutaj FG było puentem. Czyli co było najlepsze? Wieża G6 było najlepsze, tak? Tak, i tak wydaje mi się, że tak. I tutaj G5 się grać po prostu, tak? Czy bić na F5 w końcu? Liczyłam też bić na F5. Co po biciu? Ale wieża bije G1. Muszę oczywiście odbić hetmanem. Hetman H6? No bo... Ja nie wiem, czy Klaudia tutaj... A nie, chyba nie można, bo FE, tak? Nie, FE nie ma, bo... No. Ale po prostu mogę odejść hetmanem i... Nie bardzo widać, jak dalej czarny nie masz atakować, a jesteś bez pionka. Okej. Okay. Natomiast to, co poszło w partii, no to ucieszyłam się, jak zobaczyłam te FG. FG, dobra. Gońcem zabiłaś. Nie, F5 zagrałeś, tak? Okej. Okay. Tak. I po wieża E8 teraz zabiłaś gońcem na G4. Tak. I po hetman F8, F6. W ogóle jaka idea ruchu F6? Znaczy nie tyle idea, co po prostu grozi goniec D7. Okej. No i tutaj chyba... Ja liczyłam tutaj taki wariant. Skoczek D3 to co poszło w partii. Wydaje mi się, że to było najlepsze. Ja zagrałam wieżę F1, żeby tego pionka bronić. I tutaj wydaje mi się, że najlepsze byłoby B5. Znaczy on... Aha, on jest broniony, ale że tam... No tak, ale groziło goniec bije D5, CD i nie wiem czym zbicie. Gońcem, hetmanem? No tak, w sumie sobie też obojętnie czym, może gońcem. No i, tak, i więc tu? Ja liczyłam tutaj, że Klaudia zagra B5, B3. Wybicie B5 na... w ogóle.
Tak. B3, okej. Wybicie na D. Nie, wybicie na D5. Goniec bije F6 i wieża C7. Okej. I tutaj nie można wieża D7, bo goniec H6. Ale co grać? Może wieża E7? No, może. Tak co ja tu liczyłam? No właśnie, nie widać nic konkretnego, nie? No właśnie, chyba wieża E7 nie policzyłam. Wyliczyłam tylko wieża D7, goniec H6 i tutaj mój wariant się zakończył. Rozumiem. To, aha, ale to w takim razie... aha, w takim razie wieża E7 teraz dopiero, tak? Znalazłaś się. Ani, wieża, nie, dobra. Ja nie liczyłam wieży C7, tylko na wybicie na D4. Teraz, tak? Tak. Ani, nie. Nie, to wybicie nadal na D4 to nie wygląda dobrze. Nie. Bo właśnie chyba nie mam wieża F3 nawet, bo tam wybicie na G4, wieża bije F6, hetman G7. I to się chyba broni. Tak, albo chyba G8 też. A już za dużo figur się wymieniło, żeby jeszcze coś tam atakować. No tak. No i mój król też jest goły i wesoły. No tak, twój król też nie jest najlepszy, ale... czyli tutaj liczyłaś w B5, tak? Ze strony czarnego. Jeszcze coś? Bo tutaj tyle z możliwości. No właśnie... A na przykład goniec G6 to się narzuca? Goniec G6... Goniec D7? To goniec E4. A, i koniec. No tak, tak nie można. koniec. A chyba mogę po prostu zbić na D4. I po ED hetman bije. A nie, też nie mogę. Nie, może tutaj coś jest. F7 w tym momencie. Nie, to ci szacha nie mogę trącić. Goniec F3. Okej. Okay. No to jeszcze chyba, bo wieżą z C może zabić, nie? Tak, bicie może się zgadzać. Bicie i... I tutaj nie można tak, bo... Czy można? Bo nie, ja nie wiem, że goniec E4. Ja tutaj się tak nie wyglądaliśmy z Arturem, bo pozycja była tak ostra, więc nawet nie próbowaliśmy wszystkiego liczyć. Stwierdziłam tak, zaufałam trochę Klaudii, że po hetman bije E4, ona tam na pewno coś ma. No tak, można rzeczywiście zaufać, bo ta wieża od razu się aktywizuje, prawda? Tym bardziej, że tutaj Klaudia już myślała kilkanaście minut, także... No tak stwierdziłam, że nie, no już nie będę ryzykować, a hetman H3 wygląda solidnie, no tak grozi goniec F5. W pewnym momencie w ogóle nawet podstawiłam tutaj, nie wiem, goniec F5 być może należało grać. Ja zagrałam wieża F5 i skoczek F3 mi Klaudia mogła zagrać. I o co chodzi w tym ruchu? No oczywiście nie mogę zbić gońcem tego skoczka, bo tracę wieżę. Okay. Znaczy jakoś, tak? A tam jeszcze zawsze chyba jest jakaś... przede wszystkim pionka chyba tego stracę na F6. Hetman H3? Hetman H3? Tak. I co po hetman H3? Gońc bije D5. Aha, goniec bije D5 w ogóle, tak? Okej, okay, hetman H3. Goniec bije D5. Chyba muszę odbić. I goniec tak, bije i F6. Na F6? Tam się trzyma wszystko? Nie wiem, będzie nie tam sobie uciąć, ale... Jakieś wieża C7? Może po prostu goniec bije F3? Znaczy na F3 chyba nie chcemy bić. A nie, bo wieża bije F5, hetman bije F5, goniec C3.
Ale można chyba zabić na 5, chociaż wieża C7 też może dobra. Nie wiem, są problemy chyba, co? No, skomplikowana na pewno pozycja. Czyli co, bała się tego skoczek F3, ale to chyba nic nie ma po tym skoczek F3. Być może. Ale tak później już po ruchu zobaczyłam, że to wygląda nieciekawie. Pomyślałam sobie, że Klaudia to liczy i się trochę zestresowałam. Nie wiem, czy słusznie. Co mówiłaś? Skoczek pokażeś? E7. Zagrałaś, tak? Tak, zagrałam. Tutaj myślę, że to jest chyba jedyny motyw, bo jeśli nie to, chyba pozycja już by była równa, gdyby nie skoczek E7. No bo chodzi o to, że przede wszystkim pionek na F6 mi wisi po gońcbie D5 CD i nie wiem, hetman bije F6 czy gońcbie F6, tak? No tak. No tak, ale skoczek E7 rzeczywiście znalazłeś fajny ruch, wykorzystując tutaj tego słabego czarnego króla. Skoczek F3, hetman E4. Okej. Okay. Skoczek G5 i hetman H4. Po prostu wróciłeś. I goniec E8. No tutaj już... Tak, i tutaj chyba nie mogą zbić tej wieży na G8, bo goniec C6, król G1 i skoczek F3. No tak. To była jeszcze taka pułapka tak. Klaudii, więc skoczek F7 i tutaj już jest po prostu koniec, hetman G7 w następnym ruchu, tak, jak skoczek odejdzie, to po prostu F7, tak? Tak. I koniec. No nic, no to spektakularna wygrana, trzeba powiedzieć, w szczególności jak to mówiłaś, że tam nie chciałaś grać na tym skrzydle, a no i tak w końcu wszystko się tutaj wyjaśniło, tak. Nie? Gościem obecnie, jak wszyscy tutaj widzą, jest Patrycja Waszczuk. Witam cię, Patrycjo. Witam. Sprawiłaś no, największą niespodziankę na pewno tej rundy, gdyż ogranie Joli Zawadzkiej, zawodniczki numer 2 w Polsce, czarnymi figurami, to na pewno jeden z twoich lepszych wyników pewnie w karierze, podejrzewam. Zdecydowanie tak. No, partia była niesamowicie ciekawa, wielu emocji dostarczyła wszystkim widzom. Wszyscy w sumie czekali, domagali się, żebyś tutaj przyszła do naszego studio. No to nic, to może przejdźmy do partii w takim razie. Czy byłaś w miarę dobrze przygotowana debiutowo? Tak, tutaj trafiłam z przygotowaniem. Potrzebowałam kilku minut jednak na przypomnienie sobie, co tam miałam w tym przygotowaniu. Natomiast przewidziałam dobrze, co moja przeciwniczka będzie chciała zagrać. I tutaj no, wiedziałam, że zaskoczę swoją przeciwniczkę i że będzie chciała ustawić taką stabilną pozycję, gdzie po prostu będziemy walczyły, która jest lepsza, tak? Ale na to też byłam przygotowana. Czyli to wiedziałaś, że taka pozycja może stanąć i... Tak, to było u mnie na laptopie przed rundą, także tutaj mniej więcej wiedziałam, jakie są plany, co grać. Okej, okay, D5 też przygotowana oczywiście, tak? No bo tak. Jak nie teraz D5, to możliwe, że już nigdy, prawda? Bo C1 jakieś, to też goniec A3 będziesz chciała grać, a jakieś goniec E2 to bez sensu, tak? No takie... Nie, niezbyt chyba to już dobrze wygląda. No, no, w sensie pionka chcecie wziąć, nie? A5 może? No, wygląda, nie wiem, A5. Może wygląda trochę... Nie, nie. A5 trochę prymitywnie wygląda. Znaczy, wiesz, gońca 2 też było prymitywne, nie? Więc z prymitywnymi ruchami trzeba walczyć właśnie prymitywnymi metodami, może to niezłe. Wszyscy ci gratulują. Dziękuję bardzo. Chciałabym w ogóle pozdrowić wszystkich kibiców. No fajnie tak siedzieć w bardzo no, fajnie, no, myśleć, że fajnie, no. Jednak ktoś tam za mnie trzyma kciuki. Nie, no wiadomo, cała masa ludzi trzyma za ciebie kciuki i wiesz, wygrana czarnymi. Teraz sobie wyobraź, ile osób będzie trzymało za ciebie kciuki, jak zaczęłaś z takiego wysokiego C turniej. No tak, tutaj w ogóle no, tak się wydaje, ten ruch król tak? F8. No wygląda tak niepozornie, ale trochę jednak sprawia problemów. I o co chodzi w tym ruchu? Wytłumacz, bo tutaj ludzie całe powieści pisali o tym ruchu, więc może wyjaśnisz, że tak powiem, o co chodzi w tym ruchu. Więc tak,
Mam taki plan, chytry plan, żeby zbić tego końca na D4, Hetman bije D3 i goniec E5 zagrać. Mhm. Natomiast wcześniej nie mogłam tego zrobić, bo byłoby zbicie pionka na D5 z szachem. Z szachem, dokładnie. Tak. A tutaj już jest bliżej końcówki, więc tak pomyślałam, król F8, chyba nic temu królowi się nie dzieje, ale tutaj jeszcze rozważałam, goniec bije F6. Jakieś tam kopytka by wchodziły i tam chyba trzy pionki za gońca. Odbicie, tak? Tak, hetman bije F6, hetman F7. No i tutaj bicie, król bije F7. Goniec D5. No wiadomo, że czarne lepiej, ale jednak trochę bym się jeszcze pomęczyła. Tak, czarne zdecydowanie lepsze, bo te pionki białych są takie... Na ogół jak ktoś to oddać figurę za kilka pionków, to te pionki mają stanowić jakąś siłę, tak? Jakieś ograniczyć. No tak, no a tutaj pionki... te pionki są na razie śpiochy takie. No nie są jeszcze zaawansowane, także no wiadomo, że... Nie bałaś się tego. Nie, ale pomyślałam, że może Jola to jednak rozważa. Natomiast ja czy tak, koniec bije, coś no dobrze, to zobaczymy co będzie. No czasami tak trzeba, nie można myśleć o wszystkich ruchach, w szczególności, że tak tego czasu nie miałyście za dużo, prawda? Tak, miałyśmy mniej więcej tyle samo czasu. Idzie na D4, to znaczy, że jest dobrze. Tak. Byłaś zadowolona i przestrzeni nagle teraz ty masz więcej i widać, że te białe figury tak trochę, Nic wielkiego nie. W szczególności ten goń, tak? Przed chwilą był orłem na D4, a teraz jest takim kulawym wróbelkiem na D2, prawda? I co ty tutaj zagrałaś? Tutaj już czułaś się w miarę pewnie. Tu już wiedziałeś, że walczysz o zwycięstwo, prawda? Znaczy widziałam, że mam lepszą, ale droga do zwycięstwa jeszcze była daleko. I jak zagrałaś hetman E5, to już pewnie miałaś tutaj chrapkę na to pole D4 dla skoczka, prawda? Tak. No bo G3, skoczek D4, tym, że, no i tutaj już po prostu... Chyba czułeś, że wygrywasz, tak? Jeszcze nie widać jak, ale coś powinno być. Tak, i tutaj myślałam, że Jola może wygląda to nieco pasywnie, hetman D1, no ale kończy koniec F4 i tutaj miałam plan zagrać G5. Uuu. Tak. Ostro. Nie wiem, czy to jest dobre, ale wygląda fajnie. No wygląda całkiem konkretnie na pewno. Tak. I nie podejmuje się tutaj w ogóle, nie wiem, jakichś głębszych analiz, bo co tutaj może nastąpić? Skoczek D5? I szczerze, ja tutaj tak sobie pomyślałam, no taka profilaktyka trochę, ale co bym miały grać białe, ja tutaj już w ogóle nic nie liczyłam, bo ja tutaj już nic nie widziałam. Profilaktyka, nie no, rzeczywiście fajna profilaktyka, to się zgadzam. Tu zabiłaś na D5, a myślałaś jeszcze o jakichś innych ruchach? Tutaj już popadłam nieco w przydumę i tak już patrzę tylko na ten zegar, że coraz mniej tego czasu trzeba się cieszyć. Tutaj liczyłam, że zabiję C3. Nie wiem, czy go liczyłaś, że nie może zabić na E5, bo skoczek F3 jest po prostu. Wiedziałam, że to musi być jakaś taktyka, ale co to? No tak, nie no, w takiej pozycji to ja też właśnie tak mówiłem, że coś tutaj musi być, tylko że nie bardzo widać co. No tutaj tak, się czuło, że coś musi być. Nie? To goniec E6 taki subtelny ruszek. No i wszystko od razu załatwia, ale tak zagrałaś też było dobrze. Mało czasu to wymieniamy hetmany, żeby nie było żadnych niespodzianek. Chociaż koń C2 trochę wypuściłaś, bo ten koń na C2 wydawało się, że to komunikację chciałaś, rozumiem, przerwać na tej linii. Ale tutaj Jolka całkiem serię zrobiła dokładnych ruchów, skoczek A4, no i teraz się okazuje, że plan jest dość prosty, tak? Więc zagrałaś oczywiście przeciwko temu planowi goniec D4, ale Jolka dalej bardzo uporczywie zgrała goniec D6. No właśnie tutaj sobie pomyślałam, jak już mniej więcej tutaj w tej pozycji, że ten skoczek C2, no nie wiadomo co z nim zrobić, nie za bardzo. Tak, niby białe też nie wiadomo co mają grać, te wieże nieco, wieże A2. Tak. I skoczek C5 na przykład, tak. Taka była idea. O, no i tutaj na przykład nie wiedziałam co grać. No bo pozycja jest taka, że te figury tak dziwnie stoją, wszystko może wisieć. No i tutaj już chyba czułaś, że nic już ci zwycięstwa nie zabierze, no bo... A ja właśnie tak sobie pomyślałam, skoczek bije D3, goniec bije D3. A tak było? Nie, tak nie było. Ale tak, skoczek D3, goniec D3. Goniec bije D3, goniec bije C2.
I no tutaj już było mało czasu, liczyłam, że tam powybijam na C2 wieża E2 z akiem. A od razu wieża E2? O, może? No wygląda ciekawie, a goniec bije D3. I wieża C1? Goniec bije C1. A i król G2, a nie, nie może król G2. A tam jeszcze wieża na A2 wisi. Tak, o to chodzi. Tak, no, no, no. To może od razu wieża E2 i tu, nie? Po biciu tu. Tak, to musi być wygrana, bo na F2 wieża A1 wszystko grozi, prawda? Goniec E3. No i tutaj wygrywałaś od razu po wieża bije E3. Wiem, ale już zobaczyłam pył. Miałam chyba 20 sekund. Tak, ja w ogóle jeszcze miałam taką sytuację, że ja wcześniej jednego ruchu nie zapisałam i według mojego zapisu było jeszcze 40 posunięć. I ja patrzę, że Joli nie dodało czasu i zgłaszam, że nie ma kontroli. Okazało się, że tego jednego ruchu nie zapisałam. Aha. Grałyśmy dalej. Ojej, no to by było. Tak, no i tak patrzę, dobra, skoczek bije E3, wszystko się broni, zrobiłam ruch. Nie, słusznie, bo wieża E3 wiadomo jest obiektywnie najlepsza, ale czasami jeżeli wiesz, że wszystko się broni i czujesz, że wygrywasz, to można zrobić ruch bezpieczniejszy, no nie? O, i tutaj ja najpierw w ogóle po wieży C8, jeszcze zanim Jola zabiła ten ruch, ja wyszłam do toalety, tak... Już sobie ten idę i tak myślę, dobra, to zagram goniec bije C8. A tak siadam do szachownicy, myślę, skoczek G4 wygląda ciekawie i tutaj faktycznie... Ciekawie to mu opowiedziane, tutaj wygląda jeszcze apetycznie przede wszystkim, no bo tutaj ten wokół króla taka sieć matowa trochę się tworzy, prawda? Tak, i grozi tutaj mat, bierze E1, król G2, goniec E4, nie można F3, bo bierze G1. To może zobaczmy, gdyby był przykładowo jakiś ruch tam, zróbmy w miejscu, tak. To jest mat, mówisz, tak? Bierze... Tak mi się wydaje. Król G2. Tak, goniec E4. Okej, okay, nie można F3. Nie można, bo bierze G1, król H3 i skoczek F2 mat. Ulala, ładnie. Tak. A nie można królek, też król H3, bo też skoczek F2. No trzeba skoczek F2, mat, jeszcze szybciej. Jeszcze szybciej, no to cudo mat. Nie no, bardzo fajne, praktyczne przede wszystkim decyzje miałaś, że nawet jak nie byłaś czegoś pewna, to robiłaś jakiś bezpieczniejszy ruch. No to król F8 to na razie ruch turnieju chyba, bo dzieje się tyle na szachownicy i to nawet nie do rogu, tam bezpiecznie do chaosie, no, tylko no, końcówka się zbliża, to dopiero na pierwsza runda. No właśnie, pierwsza runda i ty już takie ruchy robisz, to jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało później. No to co, Patrycjo, patrzymy, bo działo się u ciebie sporo. Przede tak. wszystkim w debiucie, byłaś dobrze przygotowana? Idąc na pracę, wydawało mi się, że tak, natomiast życie pokazało inaczej. Nie no, na wszystko ciężko było się przygotować, cztery nie przewidziałam, także tutaj mnie Ania zaskoczyła. Mhm. No i coś tam ustawiałam. No. Jeża takiego z gońcem tak. na D7, który normalnie lepiej chyba tam na B7 się czuje. No i tak trochę pasywnie stałaś, prawda? Tutaj taka gra manewrowa, no i zaraz zaczęła się akcja. Goniec C6, no i tutaj w tych strukturach, zresztą mówiliśmy tu z Marcinem, że jeżeli czarne kiedyś dojdą do D5, to powinno być dobrze. No ty pewnie też o tym wiedziałaś, grając tę strukturę, no i wydawało się, że D5... Tutaj w ogóle Ania dosyć długo myślała. Mhm. Wydaje mi się, że goniec E3 jest lekką niedokładnością. Znaczy, nie wygląda to logicznie. Zagrała goniec B6, wieża 8 się cofnęła na E3. To prawda, to ten manewr również nam tak trochę podpadł, mi i Marcinowi. No tutaj ale można było rzeczywiście grać spokojnie B6, no ale zdecydowałaś się na ruch D5. No i powiedz, co ty tutaj przekalkulowałaś? Co po biciu, co tutaj dla białego, że tak powiem, liczyłaś i czemu to oddanie pionka w twojej w ogóle opinii tutaj było dobre? Bo to nie tak łatwo oddać pionka, nie wiedząc, wiesz, co dalej, nie? Więc... Znaczy, ja w ogóle źle się czułam w tej pozycji. No i już stwierdziłam, wolę już oddać tego pionka, ale niech coś tam się dzieje. Najwyżej przegram, trudno. Ale tak ale... liczyłam, że nie będzie tak łatwo tutaj białymi grać. Przede wszystkim miałam plan, żeby zagrać koniec D6. Mhm.
I okazuje się, że mogą być tutaj problemy na królewskim. Będę chciała odejść skoczek G6. Zawsze jakieś grzeże motywy goniec BG3. Ale też nie wiadomo, jak polepszać pozycję białych. No i tutaj liczyłam, że Ania zagra goniec D3, ja goniec D6. I co dalej? No jakoś tak. No podobała mi się ta pozycja. Wydawało mi się, że to jest koło pewności. No tak, za tego pionka na pewno masz jakąś rekompensatę. Tutaj Ania postanowiła zagrać skoczek E4. Zabiłaś, no właśnie, to bicie było na pewno ciekawe. Postanowiłaś połączyć te białe piony, tam tego piona D5, żeby dostał wsparcie. No tutaj też musiałam uważać, żeby D6 nie dostać. I żeby się nagle nie okazało, że to oddanie piona to... No tak, to To był rzeczywiście błąd. Na D6 trzeba było uważać, więc ładnie przyblokowałaś. No i tutaj chyba w miarę byłaś zadowolona ze swojej pozycji, prawda? No bo tutaj ta bateria całkiem fajnie wygląda. Również drugi goniec patrzy na skrzydło królewskie, więc mimo, że jesteś bez piona, to i tak wygląda to wszystko bardzo ciekawie. Tak. No i tutaj ja nie wiedziałam, co to jest za pozycja. Czy tu białe, czy ja mam jakąś rekompensatę, czy tutaj białe dominuje, ale no, nie widziałam nic konkretnego, żeby mnie tam Ania gniotła jakimś planem. Ale także no, byłam zadowolona z tej pozycji. No tak, ta pozycja wyglądała tutaj też z Marcinem, ją ocenialiśmy jako taką perspektywiczną dla ciebie. Tutaj skoczek E5 i po goniec E2 wracałabyś na G6 i to by była taka propozycja remisu? Nie wiem, w tamtym w ogóle podczas partii nie najlepiej się czułam, głowa mnie bolała, także możliwe, że tak. Chociaż no, nie ukrywam, że pozycja mi się podobała i tutaj miałam już jakiś konkretny plan, może B5. Nawet myślałam, żeby może F5 zagrać. Tak, kolejnego pionka poświęcić, ale... Znaczy czemu to... poświęcić? Aha, w sensie w tej pozycji, gdyby grała F5, no tak. Tak, i tam może jakaś taktyka by była, czy coś, ale tak... No tak, wiem, motywy mogą być w takiej pozycji. No i tutaj się wydawało, że przejmujesz inicjatywę, ale Ania znalazła tutaj bardzo fajny, obronny plan, powierza B3. Nagle pionek D zyskuje na znaczeniu. Białe przechodzą trochę do takiej kontrofensywy i wieża A2 bardzo fajny ruch i tutaj tak, pewnie ja, zaczęłaś się martwić, co? Przez moment tak, bo ja tutaj w ogóle nie słyszałam nawet tego wieża A2. Wieża D4 patrzyłam, bym zagrała G6, bo chciałam zagrać król E6. Natomiast teraz jeszcze nie mogłam tego zrobić, bo goniec G4 grozi, tak. Więc miałam, no po prostu powoli bym tam ulepszała pozycję, ale wieża A2 no trochę mnie zaskoczyło. No właśnie, bo teraz nagle ten goniec na E2 jest perspektywiczny bardzo, tak? Czasami może pójść na G4, czasami może pójść na H5, więc żeby tę ideę ukrócić, zagrałaś G6, no i tutaj nastąpił już forsowny wariant, który doprowadził do remisowej wieżówki.